Prezes PZPN Grzegorz Lato przed chwilą tu w ośrodku reprezentacji Polski na stadionie Polonii poinformował nas, że to koniec pracy Franciszka Smudy z reprezentacją, że za chwilę PZPN dokona wyboru nowego selekcjonera. Przecież za miesiąc pierwszy mecz z Estonią, już we wrześniu eliminację Mistrzostw Świata w Brazylii. Posłuchajmy, co powiedział o tym, skąd płyną propozycje objęcia reprezentacji Polski i jak to, kto powinien teraz objąć kadrę, tą grupę piłkarzy najlepszych, jakich mieliśmy, żeby odnieść z nimi sukces, żeby zakwalifikować się na mundial w Brazylii. Co na ten temat sądzą czołowi polscy dziennikarze? Po przegranym meczu z Czechami w poniedziałek zaczynały spływać tam do nas różne propozycje z całej Europy i nawet i z Brazylii, jeśli chodzi o stanowisko objęcia trenera po trenerze Smudze. Trenerzy z zagranicy, jeśli chodzi o kwoty wynagrodzenia, powiem uczciwie, to nie są małe kwoty, powiem Państwu, i są też i trenerzy w zainteresowaniu w Polsce. Ja zdaję sobie sprawę, że to będzie musi być decyzja szybka, ale bardzo rozsądna. Bardzo rozsądna. Na pewno skorzystamy i poradzimy się trenerów naszych krajowych z racji tego, że mamy paru wybitnych trenerów, którzy są też związani kontraktami. Jesteśmy też w punkcie zainteresowania, jest kilku trenerów, jeśli chodzi o zagranicy, którzy by może chcieli mniejsze pieniądze, ale wysokie premie za awans do Mistrzostw Świata, powiem Panu. Tak jak to było z Ben Hakerem, powiem uczciwie. No nie będę mówił, jakie to sumy, bo też mnie głowa boli. No. Na podstawie ostatniego wywiadu z trenerem Maciejem Skorżą w tygodniku Piłka Nożna, Skorża powiedział, że zadzwonił do niego Smuda i Smuda przekazał mu, że Skorża będzie jego następcą. Pytanie, skąd Smuda miał takie wiadomości? Czy rozmawiał pan z nim na ten temat? Czy pan może Skorży obiecał funkcję selekcjonera po nieudanych mistrzostwach? Żadnych rozmów nie było ze Skorżą, powiem uczciwie, żadnych. Po raz pierwszy słyszę z pańskich ust, że Franciszek Smuda proponowałby Skorży na swojego następcę. Maciej Skorża, jak mam mówić o personaliach, ma czas. Udało mu się coś wygrać w Wiśle, jeśli chodzi o krajowe podwórko, kompromitacja na arenie międzynarodowej. W Legii można powiedzieć, że odwrotna historia, nieźle w Europie, fatalnie na finiszu sezonu, jeśli chodzi o rozgrywki ekstraklasy. No niech spokojnie, tacy trenerzy jak Skorża, Probierz, to niech oni sobie popracują 20 lat w lidze, niech zagrają w Champions League, niech się zmierzą z jakimś stresem i wtedy niech myślą o reprezentacji Polski. No jak słyszę o Macieju Skorży jako zbawcy, no i biorę pod uwagę to, co on zrobił w Legii, no to ja bym nie chciał mieć takiego trenera reprezentacji. Jak ja słyszę jakieś takie księżycowe propozycje typu Piotr Nowak, to mnie to śmieszy, dlatego że ja pamiętam już w końcu od 30 lat, jak się źle dzieje, to padają ciągle te same nazwiska. Żeby trenerem był Boniek, Wdowczyk, w zależności od tego, co się akurat dzieje, to stawiamy na takich trenerów, którzy w ogóle sami nie mają o tym większego pojęcia, że mogliby być trenerami, albo którzy do tego w ogóle się nie nadają. Nowym selekcjonerem powinien być uznany, bardzo dobry, sprawdzony, doświadczony trener z zagranicy, moim zdaniem. To jest jedyna opcja, jedyna gwarancja tego, że z drużyny złożonej w większości z zawodników grających w ligach zagranicznych, bardzo dobrych piłkarzy w polskiej reprezentacji, on będzie potrafił stworzyć drużynę. Zagraniczny trener, ktoś taki jak 6 lat temu Leo Benhaker, kiedy tu przychodził jeszcze w blasku chwały, jeszcze nie był tym zmanierowanym Benhakerem tutaj uwikłanym w wojenki PZPN-owskie. Ktoś taki byłby bardzo dobry, odpowiedni. Pamiętam wtedy tamten entuzjazm, kiedy przyszedł Benhaker, kiedy piłkarze za nim chcieli wskoczyć w ogień. Trener musi być na poziomie naszych piłkarzy, a nasi piłkarze grają w coraz lepszych klubach, na coraz wyższych poziomie. Po prostu na takim poziomie, który nie jest nieosiągalny dla naszych trenerów ligowych i żaden z nich po prostu dobrej reprezentacji teraz nie stworzy. Moim zdaniem mamy patologiczną znowu sytuację z wyborami, bo ja muszę powiedzieć, że rozmawiałem z Doworem Szukerem i się okazuje, że już dawno zaplanowano w Federacji Chorwackiej taką sytuację, że wybory w Chorwacji są w drugiej połowie lipca. Czyli wiadomo, drużyna Slavena Bilicia skończyła turniej,
Można napisać raport, można to podsumować, można wyciągnąć jakieś konstruktywne wnioski. Zostaje stary prezes albo przychodzi nowy prezes w połowie lipca. Jest czas, żeby spokojnie wybrać już na dłuższy okres w sposób konstruktywny, analityczny nowego selekcjonera i jakby od pierwszego meczu towarzyskiego w sierpniu, od pierwszych meczów w eliminacji Mistrzostw Świata można pracować gdzieś tam długofalowo i myśleć o pewnym projekcie pod tytułem eliminacji Mistrzostw Świata. Tymczasem no dzisiaj w PZPN-ie, to oczywiście dzisiaj prezes Lato dementuje, ale wiem, że Antoni Piechniczek złożył taki projekt, żeby się pojawił trener, załóżmy, do czasu wyboru nowego prezesa i żeby gdzieś tam po cichu podpisał taki aneks, że jeśli nie będzie satysfakcjonującego wyniku sportowego, to nowy prezes będzie mógł go odwołać bez jakby żadnego płacenia, bez żadnego odszkodowania.